Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę inaczej niż zwykle. Na poprzednich filmach podałem Ci sporo metod, jak zmieniać siebie, jak wpływać na realną rzeczywistość świata widzialnego, jak się doskonalić, jak rozwiązywać problemy. Natomiast te metody łączyło jedno. Są to metody czasochłonne, pracochłonne. Trzeba włożyć wysiłek, czas, energię, aby coś uzyskać, było to niezbędne. Dzisiaj inaczej. Dzisiaj podam Ci metody na rozwiązanie kilku sytuacji. Metody krótkie, szybkie, nie wymagające zbyt wiele wysiłku. Każda z tych metod nie zajmie Ci dłużej niż jeden głęboki oddech. Krótkie, sprawne, treściwe. A więc tak. Zacznijmy od może najważniejszego w współczesnym świecie, gdzie pełno jest zgiełku, zamętu, żyjemy w ciągłym pośpiechu, w napięciu. Metoda na rozluźnienie. Głęboki oddech. Przy każdej z tych metod potrzebny będzie głęboki oddech. Głęboko wciągasz powietrze. Wciągając powietrze, unieś się lekko na palce. Napnij mięśnie brzucha, ramion, pleców, nawet szyi. Cała górna część ciała powinna być mocno napięta. Następnie wypuść powietrze, opuszczając się troszeczkę na pięty. Wypuść je z takim posykiem. Jeden oddech, a zobaczysz, jak cię rozluźni. Kolejna sprawa, przeciwna, być może energetyzacja. Czasami potrzeba nam się doenergetyzować. Znowu jeden oddech. Wdychając powietrze, wyobraź sobie coś, co dla Ciebie jest symbolem energii. Dla mnie to są na przykład takie gęste, czerwone płomienie, płomienie ognia. Wdychając głęboko powietrze, wyobraź sobie, jak te płomienie wchodzą w Ciebie, jak się nimi wypełniasz. Następnie przy wydechu, wydech ma być krótki, szybki, fazowy, coś takiego. Doskonała energetyzacja. Często w naszym życiu przeszkadzają nam blokady. Szybki sposób na uwolnienie się od blokad. Wdychając powietrze, głęboki wdech znowu, wyobraź sobie, ja to sobie wyobrażam jako takie strumienie światła, wyobraź sobie strumień energii, która z ziemi poprzez czakrę podstawy wnika w ciebie i dochodzi aż do szczytu głowy. Następnie przy wydechu wyobraź sobie strumień energii płynącej z kosmosu, która przez czubek głowy wchodzi w ciebie, wypełnia cię i dochodzi aż do czakry podstawy. Tutaj może lepiej byłoby ze trzy razy powtórzyć, natomiast jeden raz już coś da, uwolni cię od blokad. A może coś cię boli? Może kogoś nagle zaczęła boleć głowa? Krótka, jednooddechowa metoda na uzdrowienie. Ponieważ jest to krótkie, szybkie, więc uzdrowienie będzie chwilowe, ale da efekty. Wdychając głęboko powietrze, poczuj tak, jakby to powietrze było wdychane przez czubek głowy, dochodzi aż do podbrzusza, następnie wraca i poprzez splot słoneczny dochodzi do rąk, do dłoni i skupia się w dłoniach. Dotknij tymi dłońmi bolącego miejsca, dotknij tymi dłońmi drugiej osoby, nastąpi wyraźna poprawa. Jeśli chodzi o poprawę, też można w ciągu jednego oddechu poprawić sobie swoje samopoczucie. Weź głęboki oddech, tak jakbyś zobaczył coś pięknego, fantastycznego. Następnie, wypuszczając powietrze, wzbudź w sobie wdzięczność. Samopoczucie się poprawi. Jeden oddech, a tyle fajnego. Jest tutaj też metoda na spełnienie pragnień. Wdychając powietrze, przez szczyt głowy. Bardzo głęboko wdychaj powietrze przez szczyt głowy. Oczywiście symbolicznie.
zatrzymaj oddech. W momencie zatrzymania oddechu powinno być to dość długie. Wyobraź sobie pożądaną sytuację czy przedmiot, którego pragniesz. Staraj się sobie to wyobrazić jak najdokładniej, a następnie wydychaj to powietrze z powrotem przez szczyt głowy, tak jakbyś chciał je wysłać w kosmos. Tu trochę odwołałem się do Hajpule, ale no, z różnych źródeł pochodzą te krótkie metody. Ważne, że są skuteczne. Wzmocnienie mocy. Jeżeli coś robisz i nie starcza ci na to siły, wdychając powietrze, wyobraź sobie, że napełniasz się energią. Ta energia płynie do ciebie zewsząd, napełniasz się całkowicie energią. Następnie przy wydechu uświadom sobie, co robisz i dlaczego to robisz. Nie wiem, piszę fantastyczny referat, który jutro odczytam, a Halinka pęknie z zazdrości. No nie taka musi być koniecznie motywacja, natomiast wiadomo, o co chodzi. Kolejna sprawa. Czasami chcemy na siebie zwrócić uwagę, chcemy promieniować. W towarzystwie może jesteśmy nowi i niezauważeni za bardzo. Chcemy promieniować energią, światłem, promieniować swoją osobowością. Jest na to też metoda. Przy wdechu, długi, głęboki wdech, wyobraź sobie, że kurczysz się. Kurczysz się, twoje ciało staje się maleńkie, jak kropeczka, jak ziarenko wewnątrz ciebie. Najlepiej przy splocie słonecznym. Następnie przy wydechu rozszerz to ciało. Rozszerz to ciało gwałtownie. Niech obejmie całą twoją osobę, niech obejmie całe otoczenie, niech obejmie cały świat. Zobaczysz, to zwróci na ciebie uwagę. Czasami czujemy się dziwnie, niewyraźnie, nie wiemy, o co chodzi, rozbiegani, myśli jakieś nieuporządkowane. Trzeba się scentrować. Jest też sposób jednego oddechu na scentrowanie swojej osoby. Jak to zrobić? Wdychasz powietrze, oczywiście symbolicznie znowu, wdychasz powietrze przez szczyt głowy, wypełniasz się cały powietrzem, energią, a następnie wypuszczasz to powietrze przez rejon pępka. Zobaczysz, to cię osadzi w rzeczywistości, pozwoli ci być tu i teraz. Jeszcze jedna metoda, jeszcze jeden oddech, to jest taki jakby wstęp do jasnowidzenia. Przy wdechu, głębokim wdechu, wyobraź sobie, że twoje właściwe ja, różnie to ludzie sobie wyobrażają, czasem z tyłu głowy, czasem w okolicach serca, taka kropeczka, która jest twoim właściwym ja, że twoje właściwe ja unosi się na około 30-40 cm nad szczyt głowy. Zatrzymaj na chwilę powietrze, staraj się patrzeć na świat, na siebie z tej perspektywy 30-40 cm ponad poziomem głowy. I potem, zadając pytanie, szukając rozwiązania, powolutku przy wydechu opuszczaj to swoje właściwe ja poprzez szczyt głowy i niech ono zejdzie aż do poziomu pępka, potem wróci na swoje właściwe miejsce. Przyjdą ci jakieś pomysły, przyjdą ci jakieś rozwiązania, a przynajmniej spojrzysz na świat z innej perspektywy, z perspektywy właściwej, perspektywy obserwatora, o tym zresztą też jest film. Pozwoli ci to lepiej zrozumieć, znaleźć właściwe rozwiązanie. To wszystkie te metody, oczywiście można to powtarzać, wtedy będzie lepszy efekt. Natomiast przy jednym tylko oddechu, krótko, bez specjalnego wysiłku, możesz już coś zmienić, możesz już coś zmienić w sobie, możesz coś zmienić w otaczającym świecie. Niby proste, ale nie daj się zwieść tej prostocie. To, że to jest proste, nie znaczy, że nie działa. Wypróbuj, zobaczysz, że to działa i to działa jak najbardziej. Zapraszam cię na inne moje filmy. W poprzednich filmach znajdziesz może bardziej pracochłonne metody na zmianę rzeczywistości, zmianę siebie, wzrastanie.
ale są to metody sprawdzone, dobre. Z tych sygnałów, z tego feedbacku, który mamy od moich widzów, wynika, że w większości wypadków to działa. Zależy to oczywiście od włożonej pracy, od zdolności, od samozaparcia, ale działa. Bardziej lub mniej, ale działa. Zapraszam Cię do obejrzenia tych filmów. Tam jest wiele metod na różne życiowe sytuacje, wiele przemyśleń. Zapraszam Cię też do subskrypcji kanału. Będą następne filmy. Dziękuję. Do zobaczenia.